Ciotka, proszę. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. Ja mam jedno pytanie, czy w zasadzie to nie jest pytanie, dlatego że cały Poznań czeka na jedną. Kiedy się pan poda do dymisji? To pan jest twarzą wszystkich naszych porażek. Stworzył pan klub men, tak jak koleś się mówi wcześniej. My czekamy na jedną, nie na żadnych piłkarzy, nie na trenerów, tylko kiedy w końcu pan Klimczak przestanie być prezesem Lecha, bo mamy pana serdecznie dość. Serdecznie, naprawdę. Powiem, że moja noga nie powstanie na stadionie, dopóki pan jest prezesem. Bo ja ani jednej złotówki nie wydam na mecze, dopóki pan jest prezesem. I myślę, no mocne, mocne, mocne.